No dobra, ja jestem Piteusz i ja bardzo lubię grać w stare gry. Kiedyś byłem tutaj na YouTubie i wrzucałem przeróbki, ale to było dawno, dawno temu, może ktoś pamięta, mumiki, takie przeróbki, dobra, nieważne. W każdym razie, ja lubię bardzo grać w stare gry. I oto tutaj, w związku z tym, że gameplaye stały się dosyć modne teraz, to ja stwierdziłem, że też nagram gameplay ze starej gry. I oto tutaj mamy Warcraft. Zaczniemy od orków, rzecz jasna. Pierwsza misja polegająca na wybudowaniu 6 farm i baraków. Tak przynajmniej tam było tak napisane. Zatem zaczynamy sobie spokojnie. Peona. Sprawdzamy dokładnie. Peona wysyłamy do Golda najpierw. Ponieważ trzeba po prostu peonów więcej robić, produkować, znaczy się. W związku z tym trzeba więcej golda mieć. No i już będziemy mieli za chwilę dwie farmy na 6. Tak. Ogólnie bardzo polecam w sumie pogranie jakieś takie starsze gry, ponieważ czasami można po prostu nowe horyzonty odkryć, bądź nawet historię niektórych starszych, niektórych po prostu gier, które posiadają po wiele części, jak na przykład właśnie Warcraft. Sama ta gra jest o wiele bardziej klimatyczna niż na przykład Warcraft 2 lub nawet Trójka. Trójka w sumie miała dosyć taką specyficzną grafikę, która się nie starzeje. Może to podchodzić pod komiksową grafikę, chociaż nie jestem tego dokładnie pewien. Chociaż bez na pewno WoW ma komiksową grafikę, która się wszyscy mówią, że nie starzeje się. A jeżeli wszyscy mówią, że nie starzeje się, no to tak musi być przynajmniej. Właśnie teraz mi się Goldmine has collapsed, jak to mówili. I idziemy gruntami. Gruntownie idziemy gruntami na poszukiwanie kolejnego Goldmine'a, który jest tam lekko na górze, jak pamiętam dokładnie. Zatem jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Muszą być jak najbliżej siebie, bo właśnie widzicie, że tutaj są lekkie takie lekko złe wyszukiwanie ścieżek, ale no co tu oczekiwać po grze, która została wydana w 1994 roku. I irytujące to może być dla osób, które wychowały się na nowych RTS-ach, nawet dla niektórych osób, które są nawet starsze. Nigdy nie grałem w takie starsze RTS-y. Mimo wszystko potrafi być wkurzające strasznie, że tutaj nie ma ograniczenia wszystkiego do prawego przycisku lub lewego. To zwykle w RTS-ach teraz jest. Za każdym razem trzeba klikać albo M, żeby ruszyć się, czyli move, albo H, harvest, albo A, od attack. Mamy już baraki. Możliwe, nie? Baraki. O mój Boże, baraki. Ale póki co chyba za dużo sobie nie wybudujemy w tych barakach. Mamy tutaj gruntownego grunta. Tego. Peonka wysyłamy do Goldmina. Nie wiem. To jest dziwne, ale tutaj naprawdę można mieć jedynie jeden town hall. I tak. I ci, no, te peony tak będą łazić przez pół planszy, jeżeli no, będzie tam Goldmine. Ale no, mimo wszystko te plansze są bardzo małe, a grafika, no, grafika jest w rozdzielczości, jeżeli się nie mylę, 320 na 200. Dlatego tak wydaje się, że są duże, ale mimo wszystko są bardzo małe.
Wiecie, w sumie... Tak w sumie to... Dziwne to może jest, że jak... Że gra się w takie starsze części, ta gra dla niektórych jest praktycznie niegrywalna na obecne czasy, ale mimo wszystko ten klimat taki, pewien taki mroczny klimat w porównaniu do dwójki i trójki WoWa potrafi bardzo przyciągnąć i nawet patrząc na te piksele wielkości paznokcia, przynajmniej na moim monitorze tak jest, to mimo wszystko to potrafi wciągnąć bardzo. Tuk. Mogę jedynie grunty i peony budować póki co. No co wymagać od pierwszej misji? W StarCraftie też tak można było w tutorialu. I też trzeba było budować odpowiedniki farmy. No to już takie klasyczne, te blizzardowe podejście. Pierwsze misje zawsze polegają na budowaniu czegoś. Albo farm, wybuduj tego 10. Albo 5. No dobra, przyznaję. Pierwsza misja w Warcraftie 3 taka nie była. Ale no to już był taki dosyć nowy Blizzard. Nowy. Kurde, człowieku, to było 10 lat temu. Jak ten czas szybko leci. No dobra, no to w każdym razie budujemy piątą farmę. Jakby. Tak, 5 farm. Budujemy drogę, bez której no nie udałoby się wybudować nic. Kurde, golda zabrakło. Czekamy na golda. No i mamy, dobra, budujemy. I to będzie nasza ostatnia farma, ludzie. Nie podkrywałem w ogóle mapy, ale dobrze. Cóż, wygraliśmy. W każdym razie, to był pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Niebawem nadejdzie drugi.